Pozostajemy w temacie funkcji. Chciałbym dzisiaj pokazać Wam te, które osobiście uważam za bardzo przydatne, a które są dostarczone przez PHP. Zapraszam. Na samym początku pliku zobaczycie dwie funkcje: HR, która była już ostatnio, i Browse. Funkcja, która służy mi do pokazywania zawartości zmiennych, jest to moja taka funkcja, która tutaj ładnie wyświetla w sposób, o który mi chodzi coś tam na konsoli, a ściślej może nie tyle ładne, co pokazujące to, co chciałbym Wam pokazać. Możecie spokojnie te funkcje sobie ominąć, jeżeli chcecie, to ją sobie przeanalizujcie, a jeżeli zawartość tej funkcji Was trochę przeraża, to poczekajcie, za chwilę omówimy takie funkcje dostarczone przez PHP, które pozwolą, Tamtą funkcję browse sobie przeanalizować. To jest taka prosta funkcja, która gdzieś tam analizuje zawartość argumentu, który tutaj podaję w pierwszej pozycji i który później wyświetlam za pomocą innych funkcji, które posiada PHP. Zatem omijamy te dwie pierwsze funkcje nie są tutaj treścią tegoż odcinka, chociaż są w pliku. Na rozgrzewkę definiowanie stałych. Zobaczcie, służy do tego słowo define po prostu. Następnie podajemy nazwę, a następnie wartość. Od tego momentu pod słowem const1 i tutaj niżej const2 będą się ukrywały odpowiednio jedynka i tablica z dwójką i trójką. Żeby było jasne, to nie będą już wtedy zmienne, tylko stałe i nie będą potrzebowały dolara, aby się do nich odwołać. Zatem. Kiedy tutaj użyję tej swojej funkcji Browse, już jej nie analizujemy, to nie jest funkcja pH, to jest jakaś taka moja, to tutaj jako argument podałem te dwie stałe po przecinku i one właśnie tu w tej linijce się zaprezentowały. Pierwsza const1 to jest ta jedynka i to jest dokładnie ta wartość, a po przecinku widzimy, że jest to tablica, która zawiera na zerowej pozycji dwójkę i na pierwszej trójkę przypominam, nawet jeżeli tutaj nie mam par klucz wartość, to i tak domyślnie jest to para klucz wartość, tak? Po prostu, jeżeli nie mam pary, to elementy są numerowane, indeksowane w tym wypadku od zera. Było to ostatnio, ale przypominam. A teraz kilka takich magicznych stałych, które gdzieś są tutaj dostarczane z php. Popatrzcie. Zaczyna się jedna z nich, na przykład line, od dwóch podkreślników. Następnie jest słowo line i znowu mamy dwa podkreślniki. Co taka magiczna stała robi? A no właśnie mówi, w której linii jest obecny kod, w której ta linia się znajduje, czyli jest to numer wiersza, w którym jestem, wiersza w tym pliku. Popatrzcie, o. To jest 48, i rzeczywiście, jak tu sobie podejrzycie, to jest to 48 linijka tego całego pliku, który się właśnie wykonuje z uwzględnieniem komentarzy i wszystkiego innego. Kolejna magiczna stała to jest file. No, domyślamy się po nazwie. Tutaj troszeczkę przewinę. O, zobaczcie, to jest file, to jest cała ścieżka włącznie z plikiem który właśnie jest wykonywany czyli 003 003.php a tutaj e, dir no to po prostu katalog tylko bez tego już rozszerzenia Ca, ta ścieżka dostępowa do e, jakby pliku ale bez pliku okay? e, a tutaj jeszcze mam jakąś funkcję o absurdalnej nazwie którą sobie sami rozkodujcie i wewnątrz użyłem magicznej stałej function która też oczywiście ma dwa podkreślniki te dwie podłogi na początku i dwie na końcu i tutaj popatrzcie jeżeli ja wyświetlę i co tutaj i tu jest ta stała to wyświetli się o właśnie nazwa tejże funkcji która wywołując swój kod natrafiła na taką magiczną stałą. Zatem w ten sposób wiem jak się nazywa funkcja która została właśnie wywołana. To są takie stałe, magiczne, jest tego trochę więcej, ale tutaj w linkach, w komentarzach, możecie sobie już sami po, popatrzeć, jakie są jeszcze takie stałe, magiczne i jak można je tam wykorzystać, to już z kontekstu sobie wyłapiecie. Chodzi o to, że coś takiego jest. To głównie chciałem przekazać, no i przechodzimy już do funkcji, które pozwalają na różne fajne rzeczy w PHP. Ponieważ PHP można sklasyfikować jako język do przetwarzania informacji, oczywiście jest to bardzo ogólne stwierdzenie i można by tak powiedzieć o każdym języku, ale rzeczywiście PHP głównie analizuje jakieś tam informacje, przetwarza, pobiera z baz danych, wysyła. W związku z tym obsługa tekstów powinna być jakoś no, wyjątkowo potraktowana w PHP i rzeczywiście jest. Jest tu naprawdę multum funkcji, które pozwalają bawić się tekstem, analizować, wycinać, sprawdzać, zmieniać, modyfikować naprawdę bardzo dużo. Wszystko dostępne w linkach. Ja omówię te, które w szybki sposób na pewno się przydają, które są takie najbardziej najczęściej wykorzystywane. No to po kolei. Pierwsza str replace, czyli taka, która zamienia w danym tekście. Tutaj mamy tekster rabarbar i wszystkie o zamieni na a. W efekcie otrzymamy Roborbor, cokolwiek by to znaczyło. Kolejna, która się przydaje, gdy na przykład analizujemy tekst, który zawiera tagi i chcemy się tych tagów pozbyć, na przykład znaczniki HTML-owe. Strip tags, no kojarząco się, nie? A, tak przy okazji, to co str-replace tutaj zwraca, to ja to od, od razu sobie tym browsem tutaj wyświetlam. Zatem str-replace modyfikuje napis, on jest tutaj jako trzeci argument, zamienia wszystkie a na o i wynik nowego słowa po tych podmiankach zwraca. Stąd browse od razu przechwytuje to i wyświetla. Już później nie będę tłumaczył, jak ten browse działa. Po prostu to, co on tu dostaje, jako argumenty wyświetla. OK, no a tu właśnie mamy strip tags, bardzo przydatna funkcyjka, która usuwa zbędne jakieś takie znaczniki. I zobaczcie, tutaj zostaje nam tylko bold and bolder, czyli te wszystkie B i tutaj zamknięte B zamknięte wszystko jest wywalone. Co mamy dalej? strlen, czyli funkcja, która liczy ilość znaków w napisie. How many? No i tu widzimy, że 9. Następnie mamy, uwaga, to jest funkcja, która zwraca pozycję znalezionego podciągu w ciągu. Mamy tu tekst text of the day i mamy podciąg of, który jest Znajdowany w tym tutaj, w, w, tej, w tym ciągu pierwszym. Jeżeli jest znaleziony, zostanie zwrócona pozycja, w której zaczyna się ten podciąg of. Liczymy od zera, duże T0, 1, 2, 3, 4 i widzimy, że of zaczyna się od piątej pozycji. Dokładnie tutaj możecie sobie sprawdzić, co się stanie, gdy podam ciąg, którego po prostu nie ma, co zostanie zwrócone. E, tutaj też mamy. E, a właśnie podciąg wycinamy podciąg substr, czyli z danego ciągu. Tutaj mamy taki sam napis. Wycinamy sobie o właśnie podciąg od i ile, czyli od jakiego znaku ile wycinam wycinam sobie off w tym wypadku. Tak Wiemy, że od piątego znaku zaczyna, zaczyna się ten off i te dwa znaczki kolejne wycinam uwaga, to nie jest od do, tylko od ile. tak od którego znaku i ile znaków wyciąć To jest takie wycięcie ze skopiowaniem. To nie znaczy, że w tym tekście to zniknie, tylko że stąd zostanie ten podciąg pobrany i zwrócony. No i tu go wyświetlam i to nie za pomocą browse, tylko tak po prostu, żeby wam się to ikonie zapomniało. Co mamy dalej? Dalej mamy parse str. Zobaczcie, to jest taka funkcja, która też się bardzo przydaje, a która Odszyfrowuje tutaj dla nas coś, co się może znaleźć na przykład w URL-u. Wiecie, co to za oznaczenia, a jeżeli nie to. No to się kiedyś tam jeszcze dowiecie. W ten sposób przekazujemy wartości ze zmiennymi, które są w takim ciągu połączonym, tekstowym, i tu jest właśnie jakaś zmienna, która ma wartość 5, potem jest taki znak rozdzielający ampersand, potem jest druga zmienna, która ma jakąś tam kolejną wartość. Tak? I teraz zobaczcie to, co tutaj zostanie rozparsowane, rozkodowane. Powsadzane zostanie wetknięte tutaj do zmiennej out. I tu sobie tą zmienną out wyświetlam i zobaczcie, co ta zmienna zawiera. Ona się znajduje tutaj. I ona zawiera zmienną o kluczu var 0, dokładnie tak jak jest tutaj, która to zmienna ma wartość 5, a następnie ma var 1, która ma wartość value. O tak dokładnie będzie to wszystko e, Przeczytane, czyli jakby z tekstu, który ma zakodowane te wartości z nazwą zmiennej wartością, zostają utworzone autentycznie zmienne w PHP. Bardzo też przydatna funkcja, kiedy pracujecie z jakimiś URL-ami. I nie tylko, i nie tylko to się przydaje. Co mamy dalej? Dalej mamy funkcję join. Domyślamy się z nazwy, nawet co to zrobi. Zwróćcie uwagę, skleja elementy tablicy w napis. 1 przecinek myślnik przecinek 2 przecinek myślnik 3 przecinek z armaty. Ciąg jakiś elementów w tablicy join sprawia, że to co tutaj zostanie zwrócone ta zmienna var, którą tu zresztą od razu wyświetlam, o, jest już tutaj jednym napisem. Tak naprawdę, gdybym zrobił i tutaj po przecinku te elementy wyświetlił, miałbym ten sam efekt. No ale niekiedy chcemy sobie połączyć takie elementy w jakiejś tam tablicy i niekoniecznie to wyświetlać, tylko gdzieś zapisać i tak dalej. OK? No i co tutaj mamy jeszcze? A, explode, czyli odwrotny taki proces. Nie łączymy, a rozwalamy. Mamy jakąś zmienną var i teraz to jest jakiś ciąg. Ja teraz rozbijam ten ciąg. Poprzez znajdowanie spacji, ta spacja będzie separatorem i wszystko, co było w tym war zostanie porozbijane na jakieś fragmenty i w efekcie zostanie utworzona tablica. I tu sobie wyświetlam tę tablicę. Przyjrzyjmy się tylko, czym jest zmienna WAR. Zmienną war mieliśmy gdzieś tutaj mm, wcześniej utworzoną, o, a to dobrze, jest tutaj, nie zauważyłem. E, to jest właśnie te nasze jeden, myślnik 2, myślnik 3 spacja z spacja armaty. Zatem na co zostanie rozbite towar dwa? Popatrzcie na trzy elementy. Jeden, dwa, trzy pierwszy element, bo potem jest spacja, drugi element samo Z, bo potem jest spacja, i pozostał trzeci element. Takie dwie przeciwczyniące odwrotną rzecz funkcji. Jedna skleja, druga rozbija. Bardzo często przydają się te funkcje, kiedy pracujemy z tekstami. A tutaj dobra wiadomość dla wszystkich, którzy kochają wyrażenia regularne. Jak wiecie, wyrażenia regularne świetnie pozwalają pracować z tekstem. Kiedyś zrobię o tych wyrażeniach regularnych taki oddzielny odcinek, który nie będzie związany z konkretnym jakimś językiem programowania, a po prostu z samymi wyrażeniami. Ale gdybyście jednak byli zainteresowani, to zarówno w kursie C++ podstawowym znajdziecie sobie takie odcinki o wyrażeniach regularnych i tam, mimo że jest to język być może wam nieznany, ale idee wyrażeń tłumaczę, z przykład Podobnie jest w kursie z Pythona. I tutaj też, chociaż uczymy się PHP, ale przy okazji trochę liźniemy sobie tego wyrażenia regularnego, ale już nie tak dokładnie, bo zakładam, że te wyrażenia znacie. Jeżeli nie znacie, to po prostu omincie sobie ten fragment o wyrażeniach regularnych, ponieważ te funkcje no, nic wam tutaj nie powiedzą, jeżeli o ten ciąg jest dla was kompletnie nieznany. Ale po kolei. Mamy tutaj zmienną, która jest jakimś tekstem. W tym tekście znajduje się jakiś fikcyjny numer telefonu, o ile to w ogóle jest telefon. Tak wpisałem po prostu jakieś liczby. I teraz preg, match. To jest właśnie jedna z funkcji, która jest do obsługi wyrażeń regularnych, a ściślej ta funkcja znajduje wzorzec. Tu mam ten wzorzec wyszukania. Ciekawostka. Takie dziwne szlaczki, bohomazy, co oznaczają? Ano patrzcie, szukaj czegokolwiek, to jest ta kropeczka. Co wystąpiło przynajmniej zero razy, czyli mogło nie wystąpić, i szukaj niezachłannie, to jest ten znak zapytania, aż znajdziesz co? Ano coś, co się znajduje w tym nawiasie, czyli co? Ano dowolny ciąg, uwaga, cyfr, ukośnik gdzie to są cyfry, i myślników. Które są przynajmniej raz plus oznacza, że to jest przynajmniej raz. Nawiasy mówią, że mam to zapamiętać. Zatem, co ten dziwny ciąg oznacza? Oznacza, żebym znalazł wszystko, co się znajduje do momentu, gdy zaczyna się numer telefonu, ale nie zachłannie. Czyli, gdybym miał pięć numerów, tel numerów telefonu: my phones, is, i tutaj jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, to on by znalazł część o tę. To jest ta, ta, która się znajduje tutaj. Zobaczcie, ta część to jest ta część. Znajdź wszystko, kropeczka to jest wszystko. W dowolnej długości to jest gwiazdka. Niezachłannie, czyli do pierwszego znalezienia cyfry lub myślnika. W tym wypadku zostanie o ta część znaleziona. Ok, i teraz szukam tego dopasowania. Tak działają wyrażenia regularne. Szukam właśnie w tej zmiennej wartrzy, 3. A wszystko, co tam zostanie poznajdowane, umieszczone zostanie tutaj w tej zmiennej aut. Uwaga, wyświetlam ten aut. On jest tutaj. Przyjrzymy się dokładnie, co tu zostało poznajdowane. Otóż, zobaczcie, są tutaj znalezione trzy rzeczy. Po pierwsze, całe dopasowanie, cały napis, ponieważ ten szablon pasuje do całego, bo zobaczcie, tutaj jest tak, cokolwiek. A potem ciąg przynajmniej jednoznakowy, to jest ten plus, cyfr i myślników. Więc zostało tu znalezione wszystko, ale bez kropki. Czyli całe najpierw dopasowanie znalazłem. Całe to dopasowanie to jest pierwszy wynik wyszukiwania. I znalazłem. My phone is bla bla bla. Ale nie ma kropki o tej kropeczki w tym napisie, bo tutaj jest cokolwiek, po czym następuje ciąg cyfr i kresek, ale tu nie ma nigdzie kropki wymienionej. No i znalazł takie dopasowanie i to jest ten fragment. Ale to nie całość dopasowania, bo jeszcze mam tu nawiasy. Pierwszy nawias obejmuje tę część my iPhone is spacja i potem drugi nawias z samym telefonem i te dwa dopasowania są dalej. Popatrzcie, to jest następne dopasowanie, właśnie pierwszy nawias, a tu jest jeszcze drugie dopasowanie, ten drugi nawias, czyli sam telefon, sam ciąg cyfr i myślników. I to jest Klasyczne wyrażenie regularne, które czegoś szuka. Jeszcze za chwilę pokażę Wam następne. Tym razem będziemy coś zastępować. I co tu mamy? Ano, mamy tutaj następującą rzecz, uwaga. Pre-Replace. Spójrzcie na to. Tutaj mamy wzorzec, szukaj. Uwaga. Coś coś, jakieś dwa znaki. Następnie musi być myślik. Te nawiasy to się ignoruje. One oznaczają pewne grupowanie, ale to nie jest, że szukam nawiasu. Gdybym chciał szukać nawiasu, to bym to musiał poprzedzić odwrotnym ukośnikiem. A tutaj ten nawias ma taki charakter grupujący. Więc szukaj dwóch znaków. Tak przy okazji pewnie was zaciekawią ci, co nie znają wyrażeń regularnych. Zaciekawią was te szlaczki i wzorki, że to tak można sobie przeszukiwać jakimiś znaczkami. Można. Ci, co wiedzą, no to... Nawet pewnie sobie tą część po prostu przewinęli. A ci, co nie wiedzą, może was to zaintryguje. To, to te wyrażenie regularne to tam jest mnóstwo ciekawostek, ale ja tutaj chociaż ten przykład omówię. Zatem, co szukam? Szukaj w moim tekście bazowym a on jest tutaj jest to, jak widzicie, niby kod pocztowy jakiś tam dwie cyferki, myślnik, trzy cyfry. taki polski. I teraz znajdź coś, coś, myślnik, a potem trzy razy coś, coś, coś. I teraz uwaga. Pierwszy człon wziąłem sobie w nawiasy i drugi człon wziąłem sobie w nawiasy. Teraz to, co zostało tu znalezione, te dopasowanie mam replace dokonać, a więc czymś zastąpić. Uznaleziony wzorzec czym to zastąpię? Popatrzcie, zastąpię to i tu jest taka zmienna, dolar 2. Dolar $2. 2 reprezentuje drugie znalezisko, czyli ten, ten drugi człon w nawiasach, a dolar 1 reprezentuje pierwszy nawias. Zatem to, co było tu znalezione, zastąpię tym, co znalazłem, ale zamienionym miejscami. W efekcie, jak sobie to wyświetlę, to patrzcie, co będę miał. 345, myślnik 12. Genialne. Nie dość, że dopasowanie... Idealnie znalazło to, co chce w tym miejscu, to jeszcze zastąpiłem całe to dopasowanie, znalezione wykorzystując jego własne elementy, na przykład zamieniając miejscami. No, wyrażenia regularne są naprawdę takie. Warto się tego nauczyć. To nie jest związane z konkretnym językiem programowania. To jest pewien sposób pracy z tekstami. Naprawdę polecam. Jak będziecie chcieli, napiszcie, zrobię taki odcinek poza pH po C plus plusowo pytonowy, po prostu tylko z wyrażenie regularnych tłumacząc te właśnie o te szabloniki o to 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 o to coś takie o coś takie fajna sprawa kolejny zestaw funkcji które uważam bardzo się przydają również macie tu linki możecie sobie sami poszerzyć wiedzę o funkcjach które obsługują tablice tablica to jest naprawdę w zasadzie główny kontener w PHP. Będziemy z niego korzystać nieustannie. No i dobrze byłoby poznać te wszystkie funkcje, które pozwalają cudawianki z tymi tablicami robić. No i tu mamy pierwsza tablica liczby od 1 do 10, druga tablica liczby tak 1, 2, 3, 4, 5, a potem 60, 70. Takie większe. I trzecia tablica, która ma takie pary. Klucz 1, wartość 1, klucz 2, wartość 2, klucz 3 i dla beki wartość 1000. Teraz wyświetlam sobie pierwsza funkcja obsługująca tablicę, ilość elementów tej pierwszej tablicy. Count, zliczaj. Elementy bardzo się łatwo kojarzy. I zobaczcie, ile elementów? O, 10 elementów. Od 1 do 10 wiemy, że ilość elementów w tej tablicy to po prostu 10. In Array. Funkcja, która sprawdza, czy coś jest w czymś. I uwaga, jeżeli in Array. 10 w R1, czyli jeżeli 10 wystąpi w tablicy R1, to tam coś wyświetl prawdę. No i proszę bardzo, jest wyświetlona. Ok? A teraz uwaga. Teraz jest pytanie, czy istnieje klucz w tablicy? Kluczka 2 w tablicy R3. Hmm? Pamiętajcie, w tej tablicy też są klucze. Robią za nie indeksy 0. Jeden, dwa i tak dalej. Tutaj też są klucze, czyli to też można odczytać jako pary. Robią za ten klucz indeksy, kolejne pozycje tych elementów. A tu mamy jawnie klucze podane, tak? No i właśnie w tej trzeciej tablicy szukam sobie klucza K2. Czy istnieje? Array right key exist. Istnieje, jest tutaj. Zatem wyświetli się true, bo po prostu taki klucz jest. Sprawdźcie sobie sami co, jak nie ma. Następnie, co tutaj mamy? A no właśnie, część wspólna tablic. Co mają wspólnego AR1 i AR2? Array Intersects, tak? Zwraca część wspólną. No to co zwróci? 1, 2, 3, 4, 5. OK? Mój browse pokazał właśnie dokładnie to, co część wspólna nam daje. Teraz klucze bez wartości, czyli jeżeli mam tablicę. Która ma pary, klucz, wartość, klucz, wartość, klucz, wartość. Mogę sobie wystać same klucze z niej. Olać wartości. Klucze staną się wartościami nowej tablicy. Popatrzcie R3, czyli co to jest tu kluczem? Tylko K1, K2 i K3. No i dokładnie te trzy klucze stały się wartościami nowej tablicy. A tu mamy wartości same z pominięciem kluczy. Array values. I tu mamy. O, właśnie w tym miejscu same już tylko wartości. W tej tablicy klucze zostały usunięte, zostaną tylko takie naturalne klucze, bo muszą być jakieś klucze, które są po prostu pozycją 012. Ale tych nadanych przeze mnie kluczy na początku. W tej wynikowej tablicy nie ma. Uwaga, te funkcje nie modyfikują tamtej tablicy, tylko zwracają jakąś nową przerobioną. Mamy też złączenie tablic. No to nie muszę tłumaczyć. Array Mersz R1 z R2. Zwróćcie tylko uwagę na jedną rzecz. Mianowicie, tutaj, a, tu jeszcze zrobiłem jeden bajer. Mianowicie, zanim wyświetlę to złączenie tych tablic, to jeszcze sobie posortowałem sortowanie. Usort podaje tablicę tą R4, czyli która jest złączeniem R1, R2. Następnie użyłem anonimowej funkcji domknięcia no już wiemy co to która porównuje elementy w tablicy według klucza mniejszy równy to znaczy że się wszystko malejąco ułoży zobaczcie więc i tu mamy ten r4 posortowany r4 który wcześniej był złączeniem r1 i r2 Złączeniem, a więc jedynki są dwie, dwójki są dwie, trójki są dwie i tak dalej. I tu rzeczywiście ten zbiór jest złączony jeszcze ładnie posortowany. Ten brosik mi to tutaj wyświetlił. Okay. A tu jeszcze mamy, o zobaczcie, posortowanie. Bo tych sortowań jest wiele. Ja pokazałem tutaj usort i krsort. Co robi na przykład krsort? Sort tablicy. Wartości konkretnie poprzez posortowanie kluczy malejąco. No to toporyk, R to być wers, tam skróty. Tych sortowań jest wiele, jak sobie wejdziecie w linki, to będzie tego bardzo dużo opisane. Tam są różne sposoby sortowań. Zresztą w jakichś tam ćwiczeniach, zadaniach będzie to wracało. Przyjrzyjmy się, R3 było takie. K1, V1, K2, V2 i K3000. Uwaga. Te elementy posortowałem. Ok. Według klucza, a wyświetlę wartości. Zobaczcie. Malejąco, czyli K3 największy, to teraz będzie pierwszy, K2 drugi, K3, K1 trzeci, ale ja tu wyświetliłem wartości. Sortowałem po wartościach, po kluczach, ale to wartości się tutaj posortowały. Ok? O tak, jak to jest napisane. Sort tablicy ściślej wartości poprzez posortowanie kluczy malejących. Tak, po prostu. Chyba nie pomyliłem. A jak pomyliłem, to jeszcze sobie zweryfikujecie. Ale chyba nie. Zresztą wejdźcie sobie teraz nawet, zatrzymajcie spacja, wejdźcie sobie teraz na żywca na ten link do obsługi y, funkcji obsługujących tablicy. Zobaczycie, tam jest tego multum. Ja naprawdę podałem kilka, które często się używa, które pokazują, co można zrobić z tablicami, ale jest tego więcej i tam sobie poszukajcie wszystkich, które mają sort w nazwie. Tyle tego. Bardzo dobrze. Po co pisać własne, jak masa gotowych. I na koniec Troszeczkę funkcji i pewna klasa do obsługi daty i czasu. Sposobów obsługi daty i czasu w PHP jest w sumie bardzo dużo, tych bibliotek to tam chyba co najmniej z trzy są. Na pewno jest więcej, ja z trzech korzystałem. Ja chcę wam dzisiaj zaproponować, no właśnie taką, która ma datetime klasę i która ma pewien zestaw takich funkcji, które pozwalają hmm, sporo rzeczy zrobić z tą datą. Odczytać, przesuwać, wycinać, modyfikować, sprawdzać, porównywać, yy, obliczać różnice między datami według jakiegoś określonego interwału i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie dobrze by było, gdybyście się też z terminologią daty, czasu zapoznali. W jednym z odcinków, tak w C, aktualizacja, kiedy chyba jest biblioteka chrono omawiana, to przy tej chronobibliotece mamy tam ogólne wyjaśnienie jak komputery tam rozumieją czas jak pomieszałem to sorry pokażmy po prostu nie gadaj mów popatrzcie chcemy odczytać obecny czas tworzymy sobie zmienną data new operator new jest operatorem utworzenia nowego obiektu klasy datetime jest klasą dostarczoną tutaj w PHP a new tworzy obiekt reprezentanta takiej klasy tak, nie możecie znać z dokładnie C. Jeżeli nie podam tutaj żadnego argument, argumentu, będzie to dokładnie ten czas, w którym zostało to uruchomione. Przy okazji zobaczycie, kiedy to nagrywam. Ja może sobie to nawet jeszcze raz skompiluję, uwaga. Shift F6 i będzie uaktualnione. O, zaraz zobaczymy. Wyświetlam teraz, uwaga. Ten ta zmienna date, ta data, ona nie jest tutaj tak po prostu tekstem. To jest specjalny obiekt, który trzeba przeformatować, gdy chcemy wyświetlić. I tu jest jego metoda format, w której na przykład podaje rok, miesiąc, dzień, spacja, godzina, minuta, sekunda. Wyświetl i mamy rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda. Idźmy dalej. Uwaga. Tutaj jest specjalny taki Interwał, który sobie tworzę, mianowicie jest też taka klasa Date Interval. To jest po prostu miara czasu. Miara czasu. I tu tworzę taki obiekt, podając pewien szablon, na podstawie którego ta miara zostanie określona. I tu mamy P oznacza period, potem jest 1M, jeden 1 jeden miesiąc, potem jest time, ja tu sobie wpisałem 5 godzin, a potem jest 30M, to jest 30 minut. Jest taki sztywny format, można sobie o tym też poczytać, a chyba linku do tego nie dałem. Nie dałem. Jest tutaj na początku. Także jak sobie otworzycie, to też znajdziecie do tego tłumaczenia. I co to tu się stało się? No to popatrzcie, mam teraz zapamiętany taki interwał czasu, który ma miesiąc 5 godzin, 30 minut. To teraz biorę moją datę, którą miałem tutaj. O, to jest ta pierwsza data. Kiedy odpaliłem program, ona się tu wyświetliła. Dodaję do niej interwał czasu. Metoda add. Argumentem jest ten interwał, który właśnie sobie utworzyłem. I to po dodaniu też jest obiekt klasy DateTime, a więc mogę na nim wywołać metodę format. I znowu rok, miesiąc, dzień, godzinami do sekunda. Spójrzcie sobie na to. Ta data względem tej niżej przesunęła się dokładnie o jeden miesiąc. 5 godzin, tak, przekroczyła 24 i 30 minut. Jak w gębę strzelił, ani sekundy więcej. Mogę więc określić interwał czasu i sobie przesuwać daty w lewo, w prawo. Fajna sprawa, naprawdę fajna sprawa. To popatrzmy dalej, co z tą datą i czasem możemy porobić. Otóż sprawdzimy teraz różnicę między datami. Mamy drugą datę. Tę datę utworzyłem według sobie wymyślonej daty, już gotowej. Okay? Czyli podałem po prostu tę datę w postaci rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda. I teraz metoda diff Podajemy pierwszą datę i drugą datę. To, co ten diff zwraca, jest obiektem dateTime, a więc ma metodę format. Dlatego na tym całym tutaj tej różnicy, na tym obiekcie, który z tej tych dwóch dat zostanie obliczony tej różnicy czasów. Używam na nim format i tu uwaga. Taki coś dziwne. Procent a. Otóż jest to różnica dni. To różnica dni. No i sobie wyświetlam taką różnicę dni całą tą linijką i już widzę, że to jest 185 dni, czyli pomiędzy datą 1 styczeń 2020 a datą dzisiejszą, bo date ma to Date time znał, wzięte, czyli tak, to, to chwilowe teraz, a jeszcze przesunięte tutaj o te jeden miesiąc i coś tam, jest 185 dni. Jak ktoś nie wierzy, niech sobie to po prostu sam liczy. Dalej mamy następującą rzecz. Uwaga. Tutaj e, przypominam, epoka to jest początek naliczania jakiegoś czasu. Popatrzcie, data, funkcja kolejna, nowa data. Format podaje i tu podaje 0, 0 to jest właśnie jakby początek epoki tu jakby była liczba, to to są takie narastające milisekundy, tak ale jak jest 0, to to jest początek epoki, czyli takiego punktu od którego mój komputer nalicza czas i zobaczcie co to jest za punkt o bardzo często, jest to 1970 rok, 1 styczeń i jeżeli tu jest 0 a nie na przykład 1, co będzie jak zrobię 1 to jest jedna sekunda. A to ja powiedziałem milisekundy, sekundy, sekundy. Już nie będę tego wycinał. O, popatrz, jedna sekunda. A? No, to już jest sekunda po epoce. <laughs> Wróćmy do początku epoki. No, w ten sposób można sobie sprawdzić. A przy okazji, funkcja właśnie data, date, ona podanym formatem i tutaj podanym jakimś ilością sekund oblicza, co to jest za e, czas po prostu, tak. Od epoki, od początku epoki. Dla zera widać, który to jest start, początek tej epoki. No i tutaj jest też bardzo przydatna funkcja, osobiście <gryw> często z niej korzystałem gdzieś tam. To jest STR to time, czyli zamień reprezentację daty i czasu w postaci tekstu, zamień ją na prawdziwy czas, czyli na reprezentanta czasu, ale już nie jest to napis. Jest to jakaś liczba, którą która reprezentuje dokładnie tę datę i godzinę, i to jest po prostu liczba od epoki, najprawdopodobniej. W tym wypadku, tak przy okazji, zapamiętuję sobie tę datę pod zmienną d. Tak, taka japońska kombinacja. W środku zrobiłem przypisanie. Całe to przypisanie do d przypiszę ten tekst, ale i też cała wartość tego wyrażenia będzie równa d, czyli tej dacie. Zatem posłuży spokojnie jako argument do funkcji ester to time, która to ten tekst przerobi i do time zwróci czas. Tak? Czas już nie napis, tylko ten, tę liczbę, która reprezentuje upływ czasu, a ściślej upływ tego czasu od epoki, od początku czasu, który jest tutaj ustalony na 1970 rok. No i wyświetlam d, i to mamy tak. To jest tutaj. To jest d zapamiętane. Is. D is. I tu jest właśnie ta wartość time. To jest to. I to są sekundy. I to jest po epoce after. Czyli ta data tekstowa. Zobaczcie, to jest wyrażona jako tyle sekund od tego dnia. Tyle sobie tam upłynęło sekund. Chyba sekund. Zadanie. Sprawdźcie, że to sekundy i czy się zgadza. Dobrze. No to jeszcze końcówka z tym. Czasem i z tą datą. Nowa data. Oto teraz data to jest 20 styczeń roku 2000. Teraz sobie wyświetlam tę datę, tak żeby sprawdzić, to jest o dokładnie to miejsce. A teraz uwaga, teraz określam sobie interwał. Mogę podać normalnie ten interwał jako po prostu wprost argument do jakiejś tam metody. Interwał to jest tak, uwaga, 1 miesiąc i 10 dni. Hmm, dobra. Teraz patrzcie. Sub to nie jest Adę tylko przeciwieństwo, będę się cofał, tak, cofał się w dacie. Zatem moja data ma się cofnąć o ten interwał, a potem wyświetlam, że jeżeli od tej daty, którą miałem, 20 styczeń 2000, odejmę 1 miesiąc i 10 dni, to co uzyskam? Tutaj jest ta data już zmieniona i tu wyświetlam ją za pomocą formatu. Popatrzcie, 1999, 10 grudzień. Sprawdźcie sobie to działa, bo minus miesiąc to jest 20 grudzień, jeszcze minus 10 dni to jest 10 grudzień roku wcześniejszego. Także można się też nie tylko przesuwać do przodu po jakimś interwale czasowym, ale lecieć też do tyłu. Taka podróż w czasie. I też funkcja, z której też na pewno będziecie często korzystać. Zobaczcie, mam już datę jakąś, czyli ten obiekt datetime. Funkcja modify. Po prostu zmodyfikuj za pomocą takich prostych wyrażeń, jak na przykład plus one day, plus trzy month tak? Weź sobie przesuń o jeden dzień, i trzy miesiące do przodu, na przykład. No problemo. I wyświetl. No to jesteśmy teraz. Od tego grudnia 10 przesuwamy się tutaj. Trzy miesiące do przodu, to jest marzec 2000 i jeszcze jeden dzień, stąd już jest jedenasta, a nie dziesiąty. No, full, wypas operacje czasowe. Bardzo zawsze lubiłem te zabawy z tymi formatami dat i godzin i czasu, i, i ogólnie fajna sprawa w tym PHP. E, tyle. E, generalnie nie pokazałem nowych rzeczy w samej konstrukcji. Dzisiaj, PHP, jakiś tam klas czy czegoś. Do tego dochodzimy powolutku, spokojnie. Chciałem Wam pokazać, że jest a propos funkcji, sporo ze, spory zestaw funkcji już dostarczonych php gotowych, a jak sobie te linki, które tu umieściłem przejrzycie, no to zobaczycie, że naprawdę jest zestaw bardzo bogaty. Przy okazji, jeżeli jest jakiś problem, czasami żeby zrozumieć jakiś kontekst angielski, można sobie tam przez tłumacza przerzucić. Sprawdzałem tłumacz Googlowski, jak się przeglądarki Chrome używa, nie wiem, czy powinienem to mówić. To tam jest prawy przycisk, tłumacz na polski, naprawdę bardzo fajnie tłumaczy. Można się wesprzeć, jeżeli jest jakiś tam problem, żeby jakąś funkcję yy, załapać w pełni, co ona tam robi. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że, że Wam się tutaj PHP jawi jako całkiem przydatny język z dużą ilością gotowych rozwiązań do obróbki, w tym wypadku, dzisiaj tekstu, tablic i dat.